Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Obstawiamy. Oczywiście na początek jest wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem i dziękuję za każde kliknięcie, pomaga to rozwijać cały kanał, także jestem mega wdzięczny. No lecimy z kuponami na dzisiaj. Zanim przejdziemy do kuponów, oczywiście powiem o promocji bez ryzyka przegranej na pierwszym kuponie, bo jeżeli ten kupon nie wejdzie, to grupowiczowi zostanie zwrócone 200 zł do jednokrotnego obrotu w formie freebetu. Oczywiście 28 zł to jest podatek, no ale ma kupon bez ryzyka przegranej i zaraz powiem o tej promocji nieco więcej. Jeżeli ktoś by chciał sobie skipować od razu do typów, to śmiało sobie przewijajcie. Jeżeli tą promocję zna, czy z niej korzystaliście. Ja zacznę od promocji, potem konkurs na 5 rzeczek i na spokojnie kupony. Słuchajcie, jeżeli nie macie konta w BetClicku, to jest oczywiście legalny w Polsce bookmachera, konto założycie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie go do promocyjnego Obstawiamy, tak jak widzicie na tym banerku, no to możecie sobie skleić pierwszy obojętny jaki kupon za 228 zł maksymalnie. Obojętny jakie kursy, jakie typy dyscypliny, nieważne. Jeżeli nie wejdzie, macie zwrot stawki, minus podatek do jednokrotnego obrotu po kursie 2,14 na całym kuponie, co nie jest jakąś wielką, no trudną sprawą. Oczywiście możecie zagrać za mniejszą stawkę, to mogą być 2 dychy, 3 dychy, 5 dych, stówka, 228 zł to jest maksymalna kwota. Oczywiście też możecie zagrać zupełnie inny kupon niż tutaj widzicie. Pamiętajcie o tym i osoby zainteresowane po prostu odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Założenie konta to minuta i tyle. W komentarzu pod filmem pierwszym od góry jest link rejestracyjny. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam jeszcze do naszej grupy na Facebooku, ponad 100 tysięcy ludzi. Zapraszam na Instagrama, tam dodatkowe kupony, których tutaj po prostu nie ma, których tutaj nie wrzucamy. Wszystkie linki są w opisie pod tym filmem, także wskakujcie, serdecznie zapraszam. Lecimy z konkursem, jest 5 dych do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem i w komentarzu typujemy dokładne, typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Barceloną a Kadyksem. Dopisujecie swój login gracza z BetClicka, typujemy do 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na BetClick nie biorą udziału w zabawie, czyli taki konkursowy nasz tutaj standard, nic się nie zmienia. I teraz na dobre możemy przechodzić do kolejnego materiału tworzonego przy współpracy z BetClickiem. I tak jak widzieliście gdzieś tam na miniaturce czy w tytule, od dzisiaj też zacznę wrzucać swoje kupony, bo gdzieś tam faktycznie kilka osób pisało, że kiedyś rozkminki swoje też robiliśmy i to było lepsze. Nie wiem czy lepsze, ale faktycznie warto do tego wrócić i będę tutaj co film, czy co dwa filmy wrzucał też swój kuponik. Oczywiście nie za takie stawki, które tutaj większość osób podsyła. No słuchajcie, to jest przede wszystkim kanał, który tworzycie wy. Tutaj są wasze kupony, wy się tym dzielicie i ja bym mógł naprawdę robić 3-godzinne te filmy, gdybym rzucał wszystkie kupony, które podsyłacie. I tak wybieram sobie te, które moim zdaniem są po prostu fajne. Ale tak jak powiedziałem, od dzisiejszego filmu też będę wrzucał swoje kupony. I słuchajcie, ja będę grał tak, że gram 4 schodki. Robiłem to na kanale Obstawiamy Info. Zaczynam sobie od stówki, będę grał głównie duble, treble. Jeżeli wejdzie za stówkę, gram za całość. Drugi kupon, trzeci gram za całość, jeżeli wejdzie. Czwarty gram za całość, jeżeli wejdzie. I na tym kończę, znowu zaczynam od stówki. Raz na kanale Obstawiamy Info to się udało takie 4 kupony z rzędu trafić i to była naprawdę fajna zabawa. Oczywiście mam tutaj budżet przygotowany, więc ja sobie skromnie od stówki będę zaczynał, ale zanim przejdziemy do mojego kuponu, który jest na końcu, to najpierw kupon Filipa. I mamy tutaj tak, 550 zł na stawce i 1969 do wygrania, to jest trebelek. Minimum 1 gol derby po kursie 1,41. No tutaj wiadomo, że oni usilnie walczą o utrzymanie. Aktualnie 22 miejsce, czyli pierwsze spadkowe i 31 punktów, 9 punktów straty do jakby miejsca bezpiecznego, a zostało 6 kolejek. To jest oczywiście do zrobienia. W poprzedniej kolejce wygrali na własnym boisku z Fulham, czyli z liderem rozgrywek i zespołem, który praktycznie na pewno awansuje do Premier League, więc te morale poszły do góry. Teraz mają przeciwnika, który w 5 ostatnich meczach zrobił 1 punkt, 4 razy przegrywali, no więc jakby rywal, żeby pójść za ciosem idealny. Tutaj po prostu zdaniem Filipa strzelałem jednego gola, minimum. Dalej mamy Napoli z Romą na bot to skora, czyli po prostu dwie ultraofensywne drużyny, które faktycznie tą ofensywę mają na najwyższym możliwym poziomie. No może nie najwyższym, ale na bardzo wysokim. A kurs na bottom to skora bardzo fajny, bo 1,77 i jest jeszcze zwycięstwo Atalanty, która, no to zwycięstwo, jeżeli chodzi o mnie, mi się jakoś mega nie podoba, bo tutaj Verona jest bardzo, bardzo wysoko stawiana. Wysoki kurs jest na Veronę, a Atalanta wcale nie gra ostatnio bardzo jakoś dobrze. No 5 ostatnich meczów to remis z Lipskiem, zwycięstwo na wyjeździe z Bolonią i 3 porażki gdzieś tam z Sassuolo, z Napoli i znowu z Lipskiem. No też trochę te puchary ich na pewno zmęczyły i ja bym tak tutaj aż pewnie nie szedł w ich stronę. W każdym razie Filip idzie i ma do wygrania 1969 zł. Kolejny kupon to jest kupon od Daniela i to jest trebelek na Ekstraklasę. Co tu się może spierdolić? 3 mecze z Ekstraklasy to musi po prostu wejść. Słuchajcie, mamy mecz Śląska i oczywiście Wisły Kraków na bottom to skora. No tutaj jeżeli chodzi tak w moim spojrzeniu, no to te obie ekipy będą biły się między sobą utrzymania i też dla Daniela to jest jakby główny taki czynnik, dla którego tutaj idzie w bottom to skora. Też ta Wisła ostatnio zaczęła dobrze grać. Oczywiście no remisy to nie jest jakiś najwyższy upragniony jakby efekt meczu, ale no remis z Lechem Poznań na pewno musi cieszyć. Wyjazdowy remis z Lechią Gdańsk to też ważna sprawa. Potem był remis z Piastem Gliwice, czyli też ogólnie no
jeden punkcik jest i w poprzedniej kolejce wygrali aż 4-1 z Górnikiem. Śląsk też przeplata tutaj remisy, zwycięstwami, porażkami, więc tutaj no po prostu jest taka propozycja od Daniela, żeby huknąć Botni tu skora. Mamy dopychacza po kursie 1,36 na minimum 2 gole w meczu Górnika i Lechii i jest jeszcze minimum 1 gol Piasta, bo zdaniem Daniela no też jest bardzo duży kurs na minimum jednego gola Piasta. Oczywiście 1,52 to jest ogólnie mały kurs, ale do takiego trebla jak najbardziej tutaj pasuje. No a wszyscy wiemy, że Legia to w defensywie cały czas jakoś perfekcyjnie nie jest, nie? Więc 640 zł tutaj na stawce, 2072 do wygrania. Kupon od Wojciecha to jest dubelek. Zwycięstwo Kopenhagi, która gra oczywiście w lidze mistrzowskiej w Danii. I po bardzo dobrej serii meczów, gdzie same zwycięstwa klepali, w poprzedniej kolejce przegrali na wyjeździe z Silkeborgiem 3-1, więc teraz zespół Brentby to jest chyba najlepsza możliwa ekipa, żeby znowu wrócić na zwycięską ścieżkę, grając u siebie, grając zespołem, który ma 4 porażki z rzędu i... No i tak naprawdę oni tutaj nie powinni zagrozić na wyjeździe. Kopenhaga może się umocnić na pozycji lidera i gdzieś tam znowu zbliżyć się do mistrzostwa, bo mają 6 punktów przewagi nad drugim Midtjylland, więc tutaj no każde stracone punkty to będzie jakby tworzenie sobie ryzyka, że ten drugi zespół może podgonić. No tutaj po prostu jest grane na faworyta i do tego też taki dopychacz w postaci 1,5 gola po kursie 1,48. Spory kurs, ale te niższe ligi są często niedoszacowane na te overki 1,5. To jest trzecia liga francuska. Nie będę czytał tej pierwszej nazwy, bo mnie zaraz poprawi. I tutaj Laval jest przeciwnikiem, gra na wyjeździe i słuchajcie, no ostatnie mecze to obie ekipy w ostatnich 5 meczach 4 razy kryły overka 1,5, więc tutaj zdaniem Wojciecha też powinno być ok, bo to są ogólnie ekipy, które strzeliły w lidze sporo goli, no 40 w 29 meczach i 38 w 29 meczach, to na pewno ta ofensywa jakoś funkcjonuje, zdaniem Wojtka tutaj to wchodzi, tysiak, równy tysiak na stawce, 2120 do wygrania i na koniec mój kuponik, tak jak mówiłem, za stówkę, ja sobie ładuję overek 2,5 goli w meczu Barcelony i Kadyksu. No wiemy wszyscy, że Barcelona ma jakby jakość w ofensywie. To nie można powiedzieć, że nie mają, tylko że są też dziury w ofensywie. Dwa ostatnie mecze jakby to udowodniły, bo Levante potrafiło strzelić 2 gole Barcelonie, a Eintracht strzelił to 3 gole Barcelonie, to wiadomo. Jeszcze wcześniej Eintracht też strzelił u siebie gola. Po drugie Kadyks walczył o utrzymanie. Oni aktualnie w momencie nagrywania filmu 18 miejsce, czyli pierwsze spadkowe, ale punkt straty do Majorki, gdzieś tam punkt straty do Granady w momencie nagrywania filmu oczywiście, więc tutaj jest ścisk i oni też nie będą jakoś bronić, żeby jeden punkt ich zdobyć. Będą walczyć, moim zdaniem oczywiście, bo to jest mój kupon, moja opinia, moje zdanie. Będą walczyć i nie wyjdą tutaj murować jakby swojej bramki, tylko gdzieś będą chcieli powalczyć. No a tak jak mówiłem, Barcelona w ofensywie ma jakość i tak naprawdę oni sami są w stanie strzelić 3 gole, jeżeli głowa dobrze zadziała. 1,58 na to i ja gram minimum jednego gola Werony. Oni w 7 z 8 ostatnich meczów strzelali minimum jednego gola i tak jak mówiłem, moim zdaniem Atalanta jest troszkę podmęczona pucharami. Też ta gra moim zdaniem u nich nie funkcjonuje jakby stuprocentowo tak, jak powinna funkcjonować, więc biorę tutaj minimum jednego gola gości i z takiego dubelka robi mi się 205 zł. Jeżeli ten mój kupon wejdzie dzisiaj, to następny kupon gram za 205 zł 92 grosze. I tak się będziemy bawić. Pamiętajcie, że to ma być zabawa, nie sposób na zarobek, to ma być czysty fun. I mam nadzieję, że tak to traktujecie. Na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych wszystkich grup, linki w opisie pod tym filmem, zachęcam do brania udziału w konkursie. Słyszymy się niebawem, pewnie jutro. Dobrego dnia, nara.